Dzień dobry, kochanemu państwu. Być może co sprytniejsi zauważyli, że zima wraca. To wystarczy wyjść i w krótkim rękawku na zewnątrz się okaże, że to nie. Bestia z północy. Więc będziemy się starać jechać w góry. Ja spróbowałem. Zaraz państwu pokażę, co z tego wyszło. A jeszcze jedna uwaga. Wczoraj było króciutko, a dzisiaj za to... Miło jest sobie pojechać w góry, by odstresować nastrój ponury. Z dala od miasta, od zgiełku z dala, nocleg wypada wziąć u górala. Ale jest problem, serce łomoce, wszak jest pokojów 50%. Porzucić trzeba nadzieje wszelkie, bo rezerwacji szanse niewielkie. Dzwonię więc w nerwach do pensjonatu, głos mi się łamie do pacjatu. Sukces ogromny, bez zbędnych zdziwień, paca mi daje alternatywę. Pyta, czy będzie nam przeszkadzało, bo rzeczywiście pokojów mało. Da nas do łódzkiej ciotki z wujkiem i tak zapełnimy w czwórkę dwójkę. Tak ma zrobione w całym hotelu. Są obostrzenia, chętnych jest wielu, a przecież proste są sposoby, by w dwójce mieszkały cztery osoby. Połowa pustych pokojów stoi, on nie wynajmie ich, bo się boi, a w żadnym przepisie się nie wymienia, by w czynnych nie zwiększać zagęszczenia. Nie mam do łódzkiej ciotki nic z wujkiem, ale olałem spanie we czwórkę. Puenta zaś będzie z innej parafii. Dudki nie śmierdzą, a góral potrafi. Są tam one, są tam oni, moi kochani patroni. Zapraszam państwa serdecznie do współpracy. Link patronatu znajduje się pod filmem. Zostaniecie państwo mecenasami sztuki. No, sam bym chętnie został takim mecenasem i zostanę, jak tylko zacznę zarabiać. Do zobaczenia, do jutra. Kłaniam się państwu.